Witajcie na techfreak.pl. Dzisiaj będę testował, a raczej rozpakowywał jak na razie, minikopter MC120, który dostałem do testowania z konrad.pl. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Jak można zobaczyć, tym razem Konrad nie napakował mini stropianików, tylko worki z powietrzem, więc nic mi się tym razem nie wysypie na podłogę. Dobra, to wywalamy. Proszę bardzo, minikopter MC120. Zaraz go rozpakujemy i zobaczymy, co jest w środku. Może nawet go uruchomimy. Dobra. Rozcinamy tasiemki. Jak widać, wszystko jest oryginalnie zapakowane. Jest nasz mini kład. O, jest przymocowany rzepkami do kartonu, aby nie latał w pudełku. W środku mamy pewnie baterię. O, jakieś części. Zapasowe skrzydła. Mamy baterię. Mamy, jak dobrze myślę, ładowarę na USB. Dwie baterie. To jeszcze nie wiem, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Bateria, skrzydła. Mamy aparaturę. Wersja mini. Dobra. Mamy też instrukcję, ale zobaczymy, czy od razu, czy instrukcja jest po polsku, czy nie. Jak widać, instrukcja nie jest po polsku, więc na razie tam to nam niepotrzebne. Pudełko też wywalam. Na razie. Nic nie ma. Dobra, odpinamy kładzika. Dobra, tak wygląda kładzik. Generalnie wygląda nawet całkiem solidnie. Tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. A to, co się zastanawiałem wcześniej, to są zapasowe nóżki. Sztuk dwie, jak dobrze widzę. Na razie nie będę ich rozpakowywał, bo po co? To są te nóżki. Zaraz tutaj wypniemy baterię, znaczy wetnę baterię. Więcej mi tu nie ma. Czy tę obudowę można zdjąć? Zaraz zobaczymy. O, chyba można zdjąć. O, tak wygląda bez korpusiku. Dobra, mamy tutaj diodę sygnalizującą stany. No i elektronikę. Generalnie pewnie żyroskop, akcelerometr. Jest to kładzik sześcioosiowy, więc stabilizacja będzie lepsza. Dobra, zakładam to z powrotem. Taka zła pszczółka. Dobra, to może spróbuję go uruchomić, bo to chyba nie będzie tutaj duży problem. Początek podłączę baterię. Schowam lepiej nóż, bo coś się może stać. Wygodne rzepki na pewno do zamontowania. Trzeba chyba ją na odwrót. Albo w ogóle pierw ją podłączę, a potem się bawi.
Dobra, bateria podłączona. O, tak będzie najlepiej. Bateria 7,4 V, 350 mAh. Dobra. Kładzik się już świeci. To nie pamiętam, czy dobrze, czy źle. Zaraz spróbuję uruchomić aparaturę. Są dwie baterie AAA do tego. O, coś nam piknęło. Jest on off. Zobaczymy, czy uda mi się odpalić. Wow, już leci. No, nie wiem, czy tutaj uda mi się odlecieć. Dobra, to my... A, spróbujemy jeszcze raz, co tam. Dobra, uruchomienie jak widać jest bardzo proste. Z tego co się orientuję, na pewno tutaj są mody, które można ustawić, czyli tak naprawdę trudność kierowania kładzikiem, czyli możemy ustawić dla początkujących, gdzie kład będzie bardzo stabilny, dla średnio zaawansowanych, gdzie będzie średnio stabilny, a możemy ustawić pewnie jakiś Extreme Mode, gdzie będziemy mogli robić już fikołki, ale to później. Na razie jak widać, kładzik się uruchamia. Jest to bardzo proste, aby go w ogóle uruchomić i zabieram się za testy latania już na większej przestrzeni niż to biurko, bo tutaj jak widać nie polatam sobie ani nic. Może jeszcze jeden test, bo trochę mi korczy. Dobra, dobra, lepiej zabiorę to stąd, bo może to się źle skończyć dla mnie albo dla tego kłada. To tyle w zasadzie z otwarcia. Tutaj jeszcze raz powiem, mamy ładowarę, mamy zapasowe nóżki i zapasowe śmigła, na szczęście, bo z doświadczenia wiem, że szybko się niszczą, chociaż one tutaj wyglądają naprawdę masywnie i chyba ciężko będzie je zniszczyć. A tu kładzik jest na takich gumowych, znaczy ramiona kłada są na gumowych, znaczy na gumowych połączeniach. To ciekawe, jeszcze takiej konstrukcji nie widziałem, albo po prostu tak się wygina. Ale jak na początek jest ok. Dobra, kończę, więc zapraszam do lotów już na większej przestrzeni. I do następnych filmików z testu kładzika MC120. To dzięki, cześć.